Na początku to była śmierć z głodu. Skupili na małym terenie bardzo dużo ludzi z mniejszych miejscowości. I oni nie mieli środków do życia w ogóle. No nie mieli tam nic pracy. Głód zabijał, tak, bo ci ludzie nie mieli z czego żyć. Głód był straszny. Hanna Wehr w getcie warszawskim znalazła się w 1940 roku. Miała wtedy 14 lat. Od 1943 roku do końca wojny ukrywała się po stronie aryjskiej. Jak pani myśli getto, to jaki pani ma obraz przed oczami? No, wielkiego tłoku, bo tam było bardzo ciasno, było przeludnienie. Ogromne przeludnienie było. Dużo żebrzących. Było takie zjawisko, wyrywali jedzenie. Taki z głodu, no po prostu podbieg wyrwał, co ktoś miał do jedzenia. Były takie zjawiska, wyrywania jedzenia, z rozpaczy, z głodu. Już byłam świadoma sytuacji. Pani była nastolatką. Tak. Pani widziała, co się dzieje i rozumiała to, co tak, się dzieje? Tak, oczywiście. No wojna była, prześladowania. Cóż miałam więcej rozumieć? No i dotknęły mnie też. 2 lata chyba było życia takiego, no prawie normalnego, w tym sensie, że wielkie zatłoczenie, nędza niektórych, nie wszystkich, ale wielu ludzi bardzo i śmierć z głodu i to było zjawisko takie ogólne. I potem, po tych 2 latach, mówi pani, że wtedy się zaczęło? Wtedy zapadła decyzja, że wszyscy mają, no, zostać zabici właściwie. No, byłam świadkiem, wywożono ludzi do obozów zagłady. Byli tacy, którzy sami się zgłaszali, myślę. Tak, dlatego, że głodowali, a tam rozdawali jedzenia trochę, więc ludzie nawet i z głodu się na ten wyjazd zgłaszali. Jakie są pani najcięższe wspomnienia? No tych jakichś takich blokad, kiedy trzeba było się tam zgromadzić w jednym miejscu, przejść przez taką kontrolę i ktoś mógł, ktoś przeszedł, a ktoś nie przeszedł. Na przykład małe dzieci zabierali. Selekcja. Tak, zabierali małe dzieci starych. Widziałam na przykład na własne oczy, jak zabili kogoś. No, chciała uciec kobieta i ją postrzelili od razu. Był rynek papierów takich fałszywych. I jak się wydostało z getta, no to można było sobie poradzić, bo no było to po prostu, istniał ten rynek. Można było kupić te fałszywe dokumenty. Pani była wtedy jeszcze z mamą? Pani uciekła z mamą? Cały czas byłam z mamą. Mhm. Czyli obie zyskałyście fałszywe dokumenty? No zdobyłyśmy, tak. Kupiłyśmy, zdobyłyśmy. Ktoś wam pomagał w wyjściu z getta? Proszę panią, to było zorganizowane. Wyjście samo było zorganizowane w taki sposób, że się po prostu w nocy przechodziło przez mury. I potem trzeba było sobie radzić. No radzić sobie można było tylko tak, żeby gdzieś pójść do kogoś, kto pomógł. Inaczej nie można było. Ktoś musiał pomóc. Nie można było zostać na ulicy. Albo ktoś pomógł na tyle, że go gdzieś tam zamknął za szafą czy coś i pomógł. Na koniec, z pani doświadczeniem, pani perspektywą, co by pani chciała przekazać młodym ludziom, żeby nigdy więcej coś takiego się nie powtórzyło? Nie może być tak, że z jakiegoś powodu, jakiegoś pochodzenia swojego czy innego, człowiek jest narażony na śmierć, na prześladowanie, na śmierć. No, to jest przecież sytuacja zupełnie wyjątkowa. Nie przejmować się ani pochodzeniem, ani wyglądem, ani mową. No ci, którzy mieli mowę, która ich zdradzała, wygląd, który ich zdradzał, no przepadli po prostu.